Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Jesteśmy tu dzięki gościnności i uprzejmości księdza proboszcza Antoniego Czajkowskiego. Zanim zapowiemy dla Państwa koncert, poproszę o słów kilka od naszego burmistrza, pana Arkadiusza Śliwy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się na kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciu zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury. Jest to takie zwieńczenie, podsumowanie całego dobrego roku 2021 dla naszego Miejskiego Domu Kultury. Roku trudnego, bo koronawirusowego, ale aktywność naszego Domu Kultury była bardzo duża i to jest takie zwieńczenie tego udanego roku. Ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować dyrektorom Miejskiego Domu Kultury, panu Mateuszowi Marszalcowi i Michałowi Śmigielskiemu i za ten koncert i za cały rok 2021. Bo ich działalność ubogaciła nasze miasto, jeżeli chodzi o życie kulturalne. Ten rok był również ważnym rokiem dla powiatu mińskiego, ponieważ powiat miński, którego jesteśmy członkiem, obchodził taki projekt Powiat Miński Stolicą Kultury Mazowsza. I mimo, że już gala podsumowująca się odbyła, ale jeszcze jesteśmy w roku 2021 i mam nadzieję, że to wydarzenie też odbije się szerokim echem i pokaże, że Suliówek, powiat miński, znaczy wiele dla kulturalnej mapy Mazowsza i to Mazowsze też o tym koncercie usłyszy. A ponieważ odbywał się ten rok kultury pod egidą starostwa powiatowego, to miło mi jest gościć dzisiaj na tym spotkaniu pana wicestarostę Witolda Kikolskiego i teraz oddam mu głos. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ten rok, który dobiega końca, był właśnie wyjątkowy dla powiatu mińskiego, bo nosił on zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza. I wiele imprez, które się odbyły, a było ich ponad 70 w całym naszym powiecie, odniosło wielki sukces. I też myślę o tym i jestem przekonany, że to dzisiejsze przedsięwzięcie również będzie wybitnym dla naszego ducha doznaniem. Chciałem przy tej okazji podziękować panu burmistrzowi za szereg imprez właśnie, które wpisywały się w kalendarz Stolicy Kultury Mazowsza, odbyły się w naszym mieście. Też organizatorem był miasto Stolejówek, ale też organizacje pozarządowe, którym serdecznie dziękuję. I zapraszam serdecznie Państwa do wspaniałego koncertu. Dziękuję bardzo. Za chwilę odbędzie się wydarzenie szczególne. Wykonanie dzieła oratoryjnego Grzegorza Duchnowskiego, Missa de Angelis na sopran, chór i orkiestrę. Organizacja koncertu jest możliwa dzięki środkom samorządu województwa mazowieckiego, Muzeum Ziemi Mińskiej w ramach projektu Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza i budżetu miasta Sulejówek. Podziękowania kierujemy do konkretnych, ważnych dla nas osób reprezentujących wspomniane instytucje. Marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika, starosty mińskiego pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, wicestarosty mińskiego pana Witolda Kikolskiego, dyrektora ziemi mińskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej pana Leszka Celeja oraz burmistrza miasta Sulejówek pana Arkadiusza Śliwy. Dziękujemy. Ja się nazywam Aneta Sapilak, jestem mieszkanką Sulejówka niemal od urodzenia. Współpracuję z Miejskim Domem Kultury, a Sulejówek jest mi drogi niemalże tak, jak przed laty był drogi i miły dla Zofii Maraczewskiej, która tutaj właśnie postanowiła zamieszkać. Drodzy Państwo, gdyby Zofia Maraczewska w roku 1920 nie kupiła dworku siedziby w Sulejówku, dzisiaj byśmy się tu nie spotkali. Gdyby 100 lat później, w roku 2020, Miejski Dom Kultury w Sulejówku nie zaprosił do działania lokalnych animatorów kultury i mieszkańców naszego miasta, a oni by nie odpowiedzieli, nie byłoby festiwalu Zofiówka zainspirowanego aktywną, społeczną postawą Zofii Maraczewskiej.
Festiwal jednakże jest obecny w naszej przestrzeni. Stał się odpowiedzią na testament Zofii Moraczewskiej dla kolejnych pokoleń naszego społeczeństwa i poderwał ludzi do działania. Ludzi nauki, sztuki, a nade wszystko pasji. Wspaniałych mieszkańców Sulejówka, którzy teraz do współpracy zaprosili miłośników sztuki gmin powiatu mińskiego. Siennicy, Mrozów, Dębego Wielkiego, miasta Mińsk-Mazowiecki, a także Nowego Dworu Mazowieckiego. Zatem widać, że festiwal ma już szerszy zasięg, wykraczający poza Sulejówek, gdzie wszystko się zaczęło. W roku 2020 został zorganizowany prolog festiwalu, a w pierwszej połowie czerwca roku 2021 odbyła się pierwsza edycja Zofiówki, dofinansowana ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jak czytamy w gazecie festiwalowej, zrealizowane zostały 24 działania, nagrane i wypuszczone w świat dzięki transmisjom online. To aż 1500 minut transmisji, które mają na tę chwilę blisko 6000 wyświetleń. Były spotkania, warsztaty, koncerty, spektakle, relacje i wywiady. A przede wszystkim, drodzy Państwo, byliśmy my. Mieszkańcy Sulejówka, dla których ważne jest nasze miasto, ale też nasz rozwój duchowy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie wspomnianych wcześniej przeze mnie instytucji i niezwykle zaangażowanego całego zespołu Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku. Oraz wsparcie naszego burmistrza, pana Arkadiusza Śliwy, który pojawiał się na każdym zorganizowanym wydarzeniu. Mieliśmy okazję ze sobą pobyć, dotknąć sztuki, którą tworzyliśmy wszyscy. Były zaangażowane całe pokolenia, od najmłodszych do seniorów. Nasza aktywność wyłaniała się na różnych polach: muzycznych, literackich, dziennikarskich, fotograficznych, kulinarnych, a także teatralnych. To szerokie spektrum działania zbliżyło nas i spowodowało, że chcemy jeszcze i jeszcze. Dlatego to nie jest koniec. Dzięki dwuletniemu dofinansowaniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w roku 2022 spotkamy się ponownie, aby kontynuować misję krzewienia kultury wspólnie z partnerami: miastem Sulejówek, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kino Teatrem Kurtyna, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Prywatną Szkołą Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia również Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, Prywatnym Centrum Kultury w Sulejówku Miłosnej oraz Cukierni Babeczki, która jest tutaj po sąsiedzku. Szanowni Państwo, ramy przyszłorocznej edycji festiwalu zostały już ukształtowane, ale formuła jest nadal otwarta. Dlatego zapraszamy do wspólnego tworzenia drugiej edycji Festiwalu Zofiówka w roku 2022. A ja, jako mieszkanka Sulejówka, będąca jednocześnie animatorką kultury, zwracam się z prośbą, aby wspomniane instytucje darczyńców o nas nie zapominały. Abyśmy nadal mogli cieszyć się i propagować kulturę wysoką wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Zaczynamy już dziś. Ryszard Wojciul przedstawi dzieło, które za chwilę Państwo usłyszycie. Dzieło i wykonawców. Dziękuję bardzo. Za chwilę zabrzmi piękna muzyka. Poproszono mnie, abym przedstawił artystów, którzy za chwilę przed Państwem wystąpią. Pomysłodawcą koncertu i Spiritus Movens jest Michał Śmigielski, zastępca dyrektora do spraw artystycznych, programowych i organizacyjnych Domu Kultury w Sulejówku, animator kultury, muzykolog, dyrygent. Koncert jest wydarzeniem podsumowującym czterodniowe warsztaty chóralne, które poprowadzili instruktorzy chóru kameralnego miasta Sulejówek, absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Zuzanna Gulewicz, Bartosz Lisik i Michał Śmigielski. W warsztatach wzięły udział zespoły z powiatu mińskiego, ale nie tylko.
Chórzyści pod okiem profesjonalnej kadry instruktorskiej mogli doskonalić swoje umiejętności techniczne i interpretatorskie. Celem warsztatów było stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy zespołami powiatu, a także ich wzmocnienie po okresie zawieszenia działalności spowodowanej pandemią. Działanie to doskonale wpisało się w projekt, o którym była dzisiaj mowa, czyli Powiat Miński, stolicą kultury Mazowsza. Finałem warsztatów jest dzisiejszy koncert oratoryjny, na którym wykonana zostanie Misa de Angelis Grzegorza Duchnowskiego na sopran solo, chór, perkusję i orkiestrę smyczkową. Misa de Angelis to współczesna msza. Łączy tradycję wynikającą z muzycznego zakorzenienia w chorale gregoriańskim ze współczesnością, która przejawia się w ciekawej harmonii i współczesnym instrumentarium. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się 9 grudnia 2012 roku w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim i było to jedyne jak do tej pory wykonanie utworu w wersji instrumentalnej. Kompozytor Grzegorz Duchnowski działa i mieszka w Mińsku Mazowieckim, jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich. Jego kompozycje były wykonywane na festiwalach i koncertach muzyki współczesnej w kraju i za granicą. Grzegorz Duchnowski jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Kompozytor jest tutaj dzisiaj z nami. Wykonawcy dzisiejszego koncertu to Anna Mikołajczak, nie wiedział, sopran, chór kameralny miasta Sulejówek, chór parafii świętego Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, Quartetum Dei, chór miasta i gminy Mrozy, chór parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, Cantate Domino, chór parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, Fides et Cantus, międzypokoleniowy chór kameralny Kanon z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, międzyparafialny chór Ichtis oraz Unplugged Orchestra. Przygotowanie chórów Michał Śmigielski, Monika Pszkit, Julia Dobrowolska, Kinga Kordeczka, Wojciech Karaś, Zuzanna Gulewicz i Bartosz Lisik. Przygotowanie orkiestry Michał Śmigielski. Jeszcze kilka słów o solistce. Anna Mikołajczyk, sopran, absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie profesora Małgorzaty Marczewskiej. Współpracuje m.in. z Warszawską Operą Kameralną, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Wrocławską czy Operą Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie. Dużo miejsca swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjnej, kantatowej i kameralnej. Jest szczególnie ceniona w kręgu muzyki dawnej. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami tego nurtu wykonawczego w Polsce i poza granicami kraju. W roku 2001 otrzymała nagrodę imienia Zofii Reisacherowej dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej na 11. Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest odtwórczynią wielu dzieł współczesnych. Prawykonania swojej kompozycji powierzają mi m.in. tacy kompozytorzy jak Benedykt Konowalski, Zygmunt Krause czy Paweł Łukaszewski. W listopadzie 2011 roku odbyła się w Operze Bałtyckiej prapremiera opery Elżbiety Sikory, Madame Curie, w której artystka zaśpiewała partię tytułową. Zarówno przedstawienie, jak i główna rola zostały wyróżnione wieloma nagrodami. Dokonała wielu nagrań, wśród nich jest 9 albumów płytowych, w tym kilka nagrodzonych Nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk. Od wielu lat realizuje pasje pedagogiczne, prowadząc kursy wokalne w Czechach i w Polsce. Jest adiunktem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. I jeszcze na zakończenie kilka słów o Unplugged Orchestra. To zespół mocno związany z Mińskiem Mazowieckim. Wielokrotnie towarzyszył chórowi kameralnemu Mińskiego Towarzystwa Muzycznego czy chórowi Cantate Domino oraz chórowi kameralnemu miasta Sulejówek. Wielokrotnie też wykonywał utwory Grzegorza Duchnowskiego. Członkowie Unplugged Orchestra to absolwenci wydziałów instrumentalnych uczelni muzycznych z całej Polski. Zespół powstał w 2003 roku. Orkiestra ma w repertuarze muzykę różnych epok, od baroku do współczesności.
Jej główną ambicją jest jednak promowanie najnowszej twórczości muzycznej i wykonawstwo utworów współczesnych kompozytorów, jak Bartosz Kowalski, Miłosz Bębinow, Wojciech Błażejczyk, Grzegorz Duchnowski, Paweł Łukaszewski, Tomasz Opałka i Radzimir Dębski, których to utwory często prawykonywał. Szanowni Państwo, dzisiejsze wykonanie poprowadzi Michał Śmiedzielski. Zapraszamy na koncert.
Thank you.
Ale kurwa.